Izraelici mieli jeden problem. Oni bardzo często szemrali. Szemrać oznacza wyrażać swoje niezadowolenie po cichu. Nie potrafili przyjść do Mojżesza i powiedzieć o swoim problemie, ale szemrali, bo mieli nadzieję, że ktoś inny za nich rozwiąże problem. Bardzo często w życiu zdarza się, że właśnie szemrzemy, to znaczy chcemy, żeby ktoś inny za nas rozwiązywał problemy i dlatego jakby nakręcamy atmosferę. Mówimy po cichu do kogoś, ktoś drugi się oburzy, jeszcze trzeci podniesie głos i ktoś wreszcie, kto ma słabe nerwy, pójdzie rozwiązywać sprawę. Ale jakimi metodami? Gniewem, przemocą i agresją. Myślę, że od szemrania lepszy jest dialog, lepsze jest powiedzenie, co tak naprawdę jest trudne i poproszenie o zrozumienie w danej sytuacji.